Nie takie familoki straszne, jakie malują. Wiekowe familoki nadal borykają się z niepochlebną opinią, która głosi, iż są to zaniedbane i dewastowane przez lokatorów budynki, w dodatku lokatorów z marginesu społecznego. Jak jednak pokazuje przykład z osiedla przy ulicy Głowackiego w Czerwionce-Leszczynach, nie wszyscy mieszkańcy nie dbają o swój budynek z czerwonej cegły. Familok przy ulicy Głowackiego w Czerwionce-Leszczynach z daleka nie wyróżnia się niczym szczególnym od pozostałych budynków na tym zabytkowym osiedlu. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, to widać, że jest tu jednak znacznie czyściej, ładniej i przytulniej. A wszystko to zasługa lokatorów, jak się okazuje. Staramy się w własnym zakresie to realizować i to jest możliwością, nie? Na tyle jednak, ile ich stać, lokatorzy tego familoka dokładają do remontów i upiększają swoje miejsce zamieszkania. Elewację tego budynku, pomalowanie, jest klatki, sody, jak malujemy, można tam obejrzeć, nie? Starajmy się tutaj, jak tu wspólnie ze sąsiadami, z własnych zakresy, własnych pieniążkami, żeby inni mogli brać przykład. Państwo Jandrów w familoku mieszkają już 24 lata. Mieszkanie dostali jeszcze od kopalni Dębieńsko. Roczni wydają kilkaset złotych na to, by pomalować schody, okna czy klatkę schodową w budynku. Remontują wspólnie z sąsiadami, którzy dokładają się do tej roboty. To nam daje satysfakcję, mówią mieszkańcy. Staramy się, żeby jakoś to wyglądało, bo mieszkamy tutaj, chcemy mieć ładnie. Tu mieszkamy, to musimy o to dbać, żeby to jakoś było, nie? No tu się siednie na podwórko, trochę na ławie, nie? No musi to jakoś wyglądać. Żeby było ładnie i czysto, bo tutaj mieszkamy, nie? No właśnie. Zawsze dbają o to, żeby było wokół czysto, nie brudno. W ten sposób lokatorzy chcą walczyć z niepochlebnym zdaniem na temat starych familoków. Nadal bowiem pokutuje opinia, iż mieszkają w nich jedynie lokatorzy z marginesu społecznego, którzy zamiast dbać, dewastują i niszczą. Ta opinia jest błędna. Byłoby to na pewno lepiej zorganizowane, gdyby wszyscy uczestnicy tego zabudowania dokładali starania. Niektórzy lokatorzy, jak państwo Janur, mogą jednak świecić przykładem dla innych, którzy, jak widać po familoku, raczej nie troszczą się o swój bądź co bądź dom. Zresztą najlepsze doświadczenie w tej kwestii mają pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza osiedlem familoków. I to oni najlepiej wiedzą, skąd wzięła się ta zła opinia. Ta opinia się wzięła mniej więcej z czasów gdzieś 30-40 lat temu, kiedy dość szybko rosło budownictwo komunalne, nowoczesne bloki z centralnym ogrzewaniem i na tych naszych starych budynkach zwanych familokami mieszkali ludzie, których po prostu nie stać było na tak nowoczesne mieszkanie. Lokatorzy, tacy jak ci w familoku na Starej Kolonii, to lokatorzy nieocenieni, wychwala dyrektor mieszkaniówki Marian Ucherek. Niektóre familoki mogą stanowić przykład, jak można o budynek dbać, jak można w nim fantastycznie mieszkać, jak można go wystroić, jak można go odmalować nawet własnym kosztem za własne pieniądze. Jednak w przyszłości całe osiedle familoków ma stać się wizytówką Czerwionki-Leszczyn. Gmina stara się bowiem o środki na wielkie projekty unijne związane z termomodernizacją budynków z czerwonej cegły. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, wówczas osiedle zmieni swe oblicze i lokatorów. Zostaną tutaj bowiem jedynie ci, którzy na to zasługują. A te osoby, które nie będą zasługiwały na mieszkanie w tym miejscu, mamy w tej chwili zespół budynków, które przygotujemy do eksmisji. Znane jest przysłowie wolność Tomku w swoim domku. Jednak jak się okazuje, każdy lokator familoku potrafi to zrozumieć po swojemu. Oby jednak tych pozytywnych przykładów dbania o swój domek było jak najwięcej. Dla raportu Alina Kucharzewska.